Dziś rozwiążemy facebookowe zadanie 62. Henio wybrał się na trzydniową wycieczkę rowerową. Pierwszego dnia przejechał 54 km, co stanowiło 36% całej trasy. Drugiego dnia przejechał o 8 km więcej niż trzeciego dnia. Oblicz ile kilometrów przejechał Henio drugiego, a ile trzeciego dnia swojej wycieczki. Najpierw narysujemy sobie trasę tej wycieczki. To jest cała trasa podzielona na 3 dni. I teraz sobie wypisujemy po kolei, co wiemy o tej trasie. Pierwszego dnia wiemy, ile przejechał Henio. Wiemy, że pierwszego dnia przejechał 54 km. Dalej, drugiego dnia przejechał o 8 km więcej niż trzeciego dnia. Czyli jeśli przyjmiemy sobie, że trzeciego dnia przejechał x km, to możemy zapisać, że drugiego dnia przejechał o 8 km więcej niż tego trzeciego dnia, czyli o 8 km więcej niż x, czyli drugiego dnia przejechał x plus 8. No ale zanim przejdziemy do tych x, -ów? najpierw musimy sobie poradzić z tym pierwszym dniem. Wiemy, że pierwszego dnia przejechał 54 km, co stanowiło 36% całej trasy. Czyli tutaj sobie najpierw z tymi procentami musimy poradzić. Wiemy, że 36% całej trasy to jest właśnie to, co przejechał Henio pierwszego dnia, czyli to jest 54 km. A robiąc to metodą proporcji, to musimy sobie też ustalić, ile to będzie 100% całej trasy. A 100% całej trasy, to nie wiemy, ile to jest, czyli dajemy tutaj y. To będzie cała trasa, ten y. No i metoda proporcji, zatem mogę sobie tutaj to podkreślić. I mogę sobie to wymnożyć na ukos. To będzie tak, 36 razy y. To się będzie równać według tego drugiego ukusa, to będzie 100 razy 54. I teraz podzielimy sobie przez liczbę, która stoi obok y, czyli przez 36. I podzielimy po tej stronie, po tej stronie zostanie nam tylko y. A po tej drugiej stronie ten iloczyn tych dwóch liczb 100 razy 54, musimy to podzielić przez 36. Tutaj te 36 i te 54 to nam by się fajnie skróciło przez 9. 36 dzielone na 9 to jest 4, a 54 dzielone na 9 to jest 6. Mamy 100 razy 6 i dzielone przez 4. No tutaj jeszcze ta czwórka i setka mi się skrócą. 4 przez 4 to będzie 1, a 100 dzielone przez 4 to jest 25. Czyli tak naprawdę zostanie mi tutaj już kreski łamkowej nie będzie, bo jedynka jest na dole, a 25 razy 6 trzeba pomnożyć, to będzie z tego 150. Tyle kilometrów będzie mieć cała trasa 150, a my musimy obliczyć ile będzie przejechane drugiego i trzeciego dnia. Skoro wiemy, że cała trasa to jest 150 kilometrów, a wiemy też, że pierwszego dnia przejechał Kenio 54 km, no to jak odejmiemy 150 minus 54 to jest 96 kilometrów, to to są kilometry, które musiał przejechać drugiego i trzeciego dnia łącznie. Czyli tak to wygląda. Pierwszego dnia 54, a resztę drugiego i trzeciego dnia, czyli 96 km, co nam daje łącznie te całe 150 km. No ale teraz ile przejechał drugiego, a ile trzeciego dnia? Teraz wykorzystamy te x. Drugiego dnia przejechał x plus 8. Do tego trzeciego dnia przejechał x. No i razem dało nam to 96 km. Ósemkę sobie przeniesiemy na drugą stronę, zostaną nam x plus x to się równa 96 odjąć 8, a to znaczy, że 2x to będzie równe 88. Dzielimy przez 2 i wychodzi, że x będzie równe 44. Czyli to już wiemy, że tyle przejechał dnia trzeciego x to był dzień trzeci, czyli trzeciego dnia przejechał 44 km. A drugiego dnia przejechał o 8 km więcej, więc do 44 dodajemy 8 i z tego mamy 52 km. No i możemy już pisać odpowiedź. Henio drugiego dnia przejechał 52 km, a trzeciego 44 km.